Zarządzanie miastem nie polega na braniu kredytów na inwestycje nieprzynoszące korzyści. Zarządzanie miastem to dbałość o mieszkańców potrzebujących pomocy. To budowa żłobków i szkół. To mieszkania dla młodych. Suwałki to moje rodzinne miasto. Bardzo zależy mi, by zmieniły się na lepsze. Wybór na prezydenta, kandydata Prawa i Sprawiedliwości gwarantuje Państwu udział w dobrej zmianie. Nowe przepisy kodeksu wyborczego spowodowały, że wyborcy mają wątpliwości co do jednoznacznego interpretowania zasad wyborczych. Chodzi o znaki i dopiski, które mogą pojawić się na kartach do głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że jakikolwiek dopisek lub znak inny niż dwie przecinające się linie nie będzie miał wpływu na ocenę ważności oddanego przez wyborcę głosu. PKW zwraca jednak uwagę, że jeśli wyborca postawi znak X w więcej niż jednej kratce wydrukowanej na karcie do głosowania, wówczas głos będzie uznany za nieważny. Zamazanie kratki w sposób pozwalający wyróżnić dwie przecinające się linie nie spowoduje utraty ważności głosu. Jednak jednolite zamazanie kratki to już poważne ryzyko, że głos może zostać zakwalifikowany jako nieważny. Z tego powodu Państwowa Komisja Wyborcza apeluje do Polaków, by oddając głos nie sięgali po zamazywanie kratek, a stawiali znak X przy nazwisku osoby, na którą oddać chcą swój głos. Przypominamy również, że na każdej z kart do głosowania dokonujemy wyłącznie jednokrotnego wyboru. Mieszkańcy Suwałk otrzymają w lokalach wyborczych po 3 karty do głosowania, a mieszkańcy gmin stanowiących ziemski powiat suwalski po 4 karty. Na każdej, by głos był ważny, wskazujemy tylko jedną osobę. Karta do głosowania na prezydenta, burmistrza lub wójta zawierać będzie nazwiska kandydatów wydrukowane na różowym tle, a także pod nazwiskiem widniał będzie skrót nazwy komitetu, z którego się wywodzą. Na karcie głosowania do rady gminy liczącej do 20 tysięcy mieszkańców nazwiska kandydatów będą wydrukowane na szarym tle. Tutaj również wybieramy tylko jedną osobę. Inaczej będą wyglądały karty do głosowania na radnych w liczniej zamieszkanych gminach i miastach na prawach powiatu. Tutaj trzeba będzie znaleźć wybraną listę kandydatów i zaznaczyć jednego z kandydatów. Karta zawierająca listy kandydatów do powiatu będzie zawierała w podobnym układzie nazwiska wydrukowane na żółtym tle. Tutaj również głos oddajemy na jednego kandydata. Kartę do głosowania do sejmiku poznamy po tym, że nazwiska pretendentów do wojewódzkiego samorządu będą wydrukowane na tle niebieskim. Na takiej karcie stawiamy również tylko jeden znak X przy wybranym nazwisku.